Dzień dobry Państwu. Dziś chcemy wrócić do tematu dyrektywy budynkowej. Mamy głosy ekspertów, które absolutnie potwierdzają to, co mówiliśmy, przypomnijmy, od początku zeszłego roku. Jako pierwsi w Polsce ostrzegaliśmy przed ogromnym wzrostem kosztów zarówno budowy nowych mieszkań, domów, jak i eksploatacji istniejących budynków w Polsce. Mówimy zarówno o budynkach publicznych, jak i prywatnych, wynikających z dyrektywy budynkowej Unii Europejskiej. Wskazywaliśmy, że ta dyrektywa może mieć skutek w ograniczeniu prawa własności, że w zamierzeniu może prowadzić nawet do wywłaszczeń ze względu na to, że ludzie nie będą w stanie udźwignąć ciężaru zobowiązań nakładanych przez eurokratów na Polaków, na polskie instytucje, na polskie samorządy. Dziś w serwisie Business Insider ukazał się wywiad, który w całości potwierdza to, co mówiliśmy już ponad rok temu na kongresie samorządowym w Mikołajkach, także w dialogu z przedstawicielami branży, z inżynierami, z ludźmi właśnie z sektora nieruchomościowego. Otóż w wywiadzie człowiek z branży zarządzania nieruchomościami, z firmy Admus, pan Mariusz Łubiński, mówi, że obawy prezentowane przez polityków, między innymi Konfederacji, absolutnie nie są przesadzone, że to, co wymaga Unia Europejska, może spowodować wielomilionowe koszty dla pojedynczych wspólnot mieszkaniowych, trzykrotne wzrosty opłat na fundusz remontowy i koszty na jedno mieszkanie idące w kilkanaście tysięcy złotych. Część wymagań może być całkowicie niemożliwa do zrealizowania, na przykład jeżeli chodzi o liczbę budowanych miejsc parkingowych do ładowania samochodów. Po pierwsze dlatego, że często tych miejsc parkingowych nie ma. Po drugie dlatego, że budynki w Polsce mają pewne przydziały mocy i budowa nawet kilkunastu miejsc do ładowania samochodów elektrycznych może wyczerpywać limit mocy na cały budynek, który często przy którym stoją setki miejsc parkingowych. To kolejny dowód na to, że to, o czym mówimy, czyli że obecnie przejście na 100% elektryfikację jest całkowicie niemożliwe, a przejście docelowe wymagałoby głębokiej modernizacji systemu elektroenergetycznego i znacznego wzrostu wytwarzanych mocy, których w tym systemie w tej chwili brakuje. Przejście także na pompy ciepła wydaje się mało realistyczne. Dość powiedzieć, że na te pompy ciepła w takiej skali w wielu miejscach po prostu nie ma miejsca. Trzeba je gdzieś poinstalować. Ponadto systemy ogrzewania centralnego nie są przystosowane do pomp ciepła. To, na co zwraca uwagę pan Łubiński, to, że pompy ciepła są najefektywniejsze przy ogrzewaniu podłogowym, które jest niezwykłą rzadkością w starszych budynkach. Większość ludzi ma normalne kaloryfery. Temperatura czynnika grzewczego, czyli wody, w większości systemów ogrzewania musi być nawet ponad dwukrotnie wyższa w systemach z kaloryferami niż w systemach z ogrzewaniem podłogowym. Siłą rzeczy także wówczas ilość ciepła wytwarzana przez pompy ciepła musi być zupełnie inna. Zwracamy uwagę, że są to rzeczy zupełnie niepoliczone przez Unię Europejską, która nam to wszystko narzuca. Unia Europejska także nie precyzuje, w jaki sposób te rzeczy mają być wdrożone. Co więcej, do dyrektywy budynkowej dopiero mają być przedstawiane nowe wytyczne Komisji Europejskiej, które przesądzą też to, w jaki sposób to wszystko ma być wykonane. Na przykład, czy będziemy mogli zostać przy ogrzewaniu gazowym i płacić za to jakieś karne opłaty, takie jak przewidziane w systemie ETS2, czy będziemy musieli całkowicie zrezygnować z ogrzewania naszych domów, budynków gazem. Mowa jest, jeszcze raz zaznaczam, nie tylko o domach i budynkach indywidualnie ogrzewanych węglem czy gazem, ale także o wspólnotach mieszkaniowych, które mają wspólną kotłownię. To tam koszt przejścia ze wspólnej kotłowni na jakiś inny system wymagany przez Unię Europejską może wynosić kilka milionów złotych, co nie mówimy my, tylko mówi pan Mariusz Łubiński z firmy, która zawodowo się tym zajmuje, co w przeliczeniu na pojedyncze mieszkanie może wynosić kilkanaście tysięcy złotych. Wzrost funduszu remontowego na pojedyncze mieszkanie z obecnych na przykład 100 zł na miesiąc za mieszkanie w rzędu 50 metrów kwadratowych może wynosić na przykład 300 zł na miesiąc. To znów nie moja kalkulacja, tylko pana eksperta z firmy Admus, publikowana dziś przez Business Insider. To może powodować dodatkowy koszt na jedno mieszkanie, nawet 2400 zł. I są to ostrożne kalkulacje. Zwracam uwagę, że tutaj nie ma jeszcze kosztów termomodernizacji indywidualnych mieszkań. Tu jest mowa tylko o zmianie źródeł ciepła i modernizacji powierzchni wspólnych, na przykład dachów, na których Unia Europejska życzy sobie, żeby zainstalować fotowoltaikę, niezależnie od ekspozycji danego dachu, czy on jest odsłonięty, zasłonięty, ma właściwe usytuowanie, czy tam jest miejsce na tą fotowoltaikę, czy go nie ma, czy konstrukcja tego dachu jest przystosowana do tego, żeby unieść tą fotowoltaikę.
to wszystko eurokraci mają gdzieś. Te koszty ma ponieść Polak, te koszty ma ponieść polski mieszkaniec, natomiast oni po prostu będą nas z tego rozliczać. To jest, przypomnę, dyrektywa budynkowa przyjęta ostatecznie przez Unię Europejską 24 kwietnia 2024 roku, przed którą jako jedyni ostrzegaliśmy już w 2023 roku, a przed całym Europejskim Zielonym Ładem i polityką klimatyczną Unii Europejskiej ostrzegamy od kilkunastu lat i dotychczas inne partie polityczne nie chciały tego słuchać, dlatego uważamy, że mają zerową wiarygodność w zakresie reprezentowania interesu Polaków w Unii Europejskiej. Powinni honorowo zrezygnować ze swoich miejsc i ustąpić te miejsca w Europarlamencie tym, którzy mają odwagę mówić, jak jest naprawdę. Michał Urbaniak. Dzień dobry, szanowni państwo. Wnioski polityczne, jakie nasuwają się dlatego w związku z tą dyrektywą budynkową, są bardzo jasne. Aktualna klasa polityczna, która reprezentuje Polskę w Unii Europejskiej, nie jest klasą reprezentującą polskie interesy. Nie jest klasą, która reprezentuje interesy zwykłych Polaków. No, takie osoby jak Róża, Grafin von Thun und Hohenstein nie jest osobą, która reprezentuje interes normalnego Polaka, bo to właśnie ona głosowała między innymi za tymi rozwiązaniami dotyczącymi EPBD. To ona je popierała i ludzie jej pokroju, czyli przedstawiciele działający w imię albo wielkich korporacji, albo biurokracji brukselskiej, albo zagranicznego kapitału, a nie w imię interesu Polaków. Jak już wspomniał wcześniej marszałek Bosak, taka dyrektywa EPBD, ona doprowadzi do biedy, ona doprowadzi do niewypłacalności wielu polskich rodzin, które mogłyby sobie być może skromniej, być może wolniej, ale za swoje i w sposób przewidywalny także czasowo zrobić takie termomodernizacje w przyszłości, a nie na rympał. Po raz kolejny traktuje się Polaków z buta. Wmawia się Polakom też, że przecież to nic złego się nie dzieje, no bo przecież już tyle razy Polacy dostali pieniądze na termomodernizację. Tak na przykład mówi Anna Górska, senator z partii Razem, że przecież Polacy już dostali pieniądze na modernizację, no to co złego może się wydarzyć? No tym się różni ta dyrektywa, że tu nikt nie przewiduje dodatkowych budżetów na to, by Polacy mieli za co to remontować. I jak nie będą remontować, to będą po prostu kary. To jest traktowanie ludzi z buta. No przykład właśnie niewielkiej wspólnoty mieszkaniowej, około 300 mieszkań. To nie jest duża wspólnota. W takiej wspólnocie koszt wymiany źródła ogrzewania kilka milionów złotych, w przeliczeniu na każde mieszkanie kilkanaście tysięcy złotych, które jedna rodzina musi jednorazowo zapłacić. No to skąd? Pożyczka na wysoki procent, czy odkładanie przez kilka lat i odbieranie swoim dzieciom czegoś od ust? No to będą często takie wybory w przypadku wielu polskich rodzin. No biorąc pod uwagę to, ile jeszcze dodatkowych utrudnień naszego życia daje nam dzisiaj Bruksela i próbuje nam wmawiać, że to jest w interesie Polaków, no możemy jasno skonstatować, że to tylko Konfederacja jest w stanie w Brukseli, w Parlamencie Europejskim bronić interesu, majętności, bronić stylu życia zwykłych ludzi, zwykłych Polaków, ponieważ inne partie już dawno pokazały, że są w tej kwestii niewiarygodne. Lewica, ostatnio i Robert Biedroń mówi o systemach PSL, gdzie będzie robił PESEL-e dla psów. Polska 2050, no Róża Thun wystawia im jasną wizytówkę, że nie będzie działać w interesie Polaków, co sama już mówiła. Koalicja Obywatelska, no minister Zielińska, która chce redukcji emisji do 90% do 2040 roku. Przecież to jest zabójstwo dla naszej gospodarki i dodatkowo pan były już premier, na całe szczęście, Morawiecki, który zgodził się na założenia Fit for 55. To są ludzie, którzy zgadzali się na ten ekoterror z Brukseli. Jedynie Konfederacja mówi temu nie, a mówi tak dla normalności. Ja na koniec jeszcze zachęcam, jeżeli ktoś by miał wątpliwości, kto tu jest prawdomówny,
żeby sprawdzić sobie, od kiedy tekst dyrektywy EPBD jest zamknięty. On został przyjęty 24 kwietnia tego roku ostatecznie, ale jego tekst był znany już na wiosnę roku poprzedniego, kiedy myśmy na ten temat robili konferencję i eksperci, których prosiliśmy o opinię, mówili to, co dzisiaj cytowany ekspert przez Business Insider, czyli że to jest nie do uniesienia. Gdzie było 50 europosłów ze wszystkich partii z PiS-em włącznie? Czemu nie alarmowali polskiego społeczeństwa? Otóż dlatego, że to rząd PiS-u negocjował tę dyrektywę i chciał ukryć przed Polakami gigantyczne koszty, jakie będą na nich nałożone. Tak długo jak PiS rządził, tak długo ukrywał koszty wszystkiego, co przegrywa w Unii Europejskiej przed Polakami. Zamiast nas alarmować, zostaliśmy zdradzeni. Za to musi zostać zapłacona cena. Czy są jakieś pytania? Jeżeli nie ma, dziękujemy bardzo. Dziękujemy.